Cześć podróżnicy. 7 rano na zegarku. Dzień coraz dłuższy, więc można sobie pozwolić na nieco więcej, jeśli chodzi o wyprawy. A jak widać za mną, jeszcze tutaj, słuchajcie, w górach pojawia się sceneria taka zimowa. Ale tam niżej jest więcej słońca i więcej zieleni. Ale wracając, słuchajcie, do naszego kolejnego odcinka, naszego vloga, tym razem chciałbym Wam zaprezentować takie miejsce, które myślę, że jest fajną propozycją dla całych rodzin, ale i również do takich samotnych podróży. Tytuł odcinka to Wiosenna wyprawa w góry. To co, jesteście gotowi? Startujemy! Wiosna w pełni, jak widać słońce świeci, więc to tym bardziej, słuchajcie, zachęca do tego, aby nie dać się tej pandemii i żeby wybrać się na taką jednodniówkę. I moja propozycja dziś na taką właśnie jednodniówkę, którą śmiało można zrobić na przykład z całą rodziną albo samemu, to Beskidy. A w Beskidach naprawdę jest dużo fajnych miejsc, które warto odwiedzić, które można zobaczyć. A przede wszystkim zachęcam do tego, abyście się po prostu wybrali najlepiej w naturę, bo bezpiecznie, bo mało ludzi dookoła. Można pooddychać świeżym powietrzem, a przede wszystkim można się zrelaksować. Bo to teraz w czasie pandemii uważam, że jest najważniejsze. Ale żeby to wszystko fajnie okrasić, słuchajcie, widokami, to postanowiłem, że panoramą realizacji tego naszego 21. już odcinka vloga będzie królowa polskich rzek. Jak słychać, daje o sobie znać. Czyli Wisła. Tutaj, słuchajcie, w nieco mniejszej wersji. Ale często podczas tego odcinka będzie występować. Beskidy, słuchajcie, to jest jedno z takich piękniejszych pasm górskich, które mi osobiście towarzyszy od dawna. W związku z tym, że mieszkałem w Częstochowie, to miałem bardzo blisko właśnie tutaj w Beskidy, w szczególności właśnie tutaj w te tereny wokół Wisły i wokół Żywca. Jak widać, słońca teraz jest coraz więcej, więc podczas tej wyprawy naprawdę mogą nam towarzyszyć fajne tutaj widoki. Ale ja dzisiaj, w związku z tym, słuchajcie, że mamy koronawirusa, jak wiemy, muzea, wszystkie jakieś galerie, izby regionalne są po prostu pozamykane, to dziś postanowiłem wybrać się po prostu na szlak. I moim dzisiaj celem jest szczyt Barania Góra, z którego można podziwiać piękną panoramę okolicy. Szlak nie jest jakoś szczególnie wymagający, ale pamiętajcie o tym, że teraz, jeśli chodzi o wiosnę, to wiadomo, w górach pojawiają się naprawdę spore roztopy, bo tego śniegu tam u góry jest naprawdę sporo, więc trzeba się do tego wszystkiego dobrze przygotować. Ja dzisiaj tutaj właśnie podczas wchodzenia spotkałem parę osób, które wchodziły w klasycznym stylu, czyli w adidaskach, z gołymi kostkami. Podziwiałem ich, bo w tych wyższych partiach, gdzie ten śnieg jeszcze jest taki bardzo śliski, no niestety, ale bez przygotowania, bez odpowiedniego obuwia, bez na przykład takich specjalnych nakładek na buty, które powodują, że się nie ślizgamy. No i najważniejsze, słuchajcie, to są kijki, które również nam bardzo fajnie odciążają plecy i pozwalają złapać większą stabilność przy właśnie podchodzeniu i schodzeniu. Słuchajcie, jeśli chodzi o trapery, o takie buty właśnie do podróżowania po górach, to nie jest duży koszt, a pamiętajmy, że takie buty służą nam tak naprawdę na całe życie, bo te buty zazwyczaj są dobrze wykonane, one się nie psują, chyba że naprawdę się o to postaramy, więc taki but, porządny, usztywniający kostkę,
powoduje, że my czujemy się bezpiecznie, ale jednocześnie, słuchajcie, musimy zadbać o to bezpieczeństwo naszej rodziny, jeśli wybieramy się tutaj na przykład z dziećmi. Bo tam w tych właśnie wyższych partiach, tak jak mówię, śnieg cały czas się utrzymuje i kiedy przychodzi ciepło, to wszystko topnieje i naprawdę jest bardzo ślisko. Ale wracając, słuchajcie, do Beskidów, to jest świetna propozycja na to, żeby wybrać się tutaj z całą rodziną, bo również w swojej historii podróżowania mamy już takie wspomnienia, jeśli chodzi właśnie o ten region, bo jest mnóstwo takich miejsc, gdzie naprawdę te najmłodsze nawet dzieciaki mogą sobie pochodzić, pospacerować, mogą poznać historię właśnie jednej z największych polskich rzek. Więc myślę, że warto z tego skorzystać. Szczegóły, jeśli chodzi o to, gdzie poszukiwać tutaj inspiracji, jeśli chodzi o Beskidy, wam wszystko zapiszę poniżej w tekście. Taką fajną rzeczą, jeśli chodzi o ten szczyt, słuchajcie, to jest to, że włącza mi się taki sentyment z moją wyprawą do Maroka, bo tam miałem okazję zdobywać szczyt Dżabel Tufkala, gdzie na szczycie właśnie tej góry znajduje się taki trójkąt, gdzie wszyscy spinacze, którzy właśnie zdobywają ten szczyt, osoby, które właśnie tam wchodzą, robią sobie pamiątkowe zdjęcie. I śmieszną rzeczą jest to, że właśnie tutaj na tym szczycie, na Baraniej Górze, również znajduje się taka w przybliżeniu trójkątna wieża, na którą można się wdrapać, można obejrzeć panoramę Beskidów, ale jednocześnie tak jakoś przypomina mi się właśnie z tą wyprawą, która gdzieś tam również, słuchajcie, na trwałe wpisała się w moją historię podróżowania. I dzisiejszy cel podróży udało się osiągnąć. Bardzo fajna trasa, zachęcam. Jak sami widzieliście, można przygotować sobie taki zestaw propozycji dla całej rodziny, ale i również na samotne wyprawy. Myślę, że właśnie dotarcie tutaj do źródeł rzeki Wisły jest fajnym pomysłem dla dzieciaków, aby ich właśnie tym tematem zainteresować. Ale jednocześnie, jak sami widzieliście, dookoła była pustka. Nikogo na szlaku nie miałem, więc było spokojnie i można było się również pod tym kątem zrelaksować. Zachęcam, podróżujcie. Myślę, że jednodniówka to jest naprawdę fajna propozycja, w szczególności właśnie teraz, kiedy panuje pandemia. Warto jeszcze skorzystać z tej takiej zimowej wyprawy, bo to ostatni dzwonek. A ja zachęcam was do tego, abyście zasubskrybowali nasz kanał. Kto jeszcze tego oczywiście nie zrobił, podglądajcie to, co robimy, jak rozwijamy nasze pasje, które cały czas nam towarzyszą. No i zapraszamy do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!